Ciekawy jestem, jak wyglądały pierwsze książki. Oto, jak wyglądały najstarsze książki. Ale one nie są podobne do książek. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ich temat, kliknij na zdjęcia. Malowidła naścienne powstawały w jaskiniach, na skałach, za pomocą wydrapywania kształtów z użyciem ostrych kamieni, kości. Barwiono je węglem drzewnym, sokiem roślin, przedstawiały różne historie z życia. Historie wykuwane w kamieniu zapisywane były pismem obrazkowym. Każdy znak, piktogram, oznaczał słowo. Tak pisali Sumerowie. Z czasem kamienie zastąpiono tabliczkami glinianymi. I na nich umieszczano piktogramy, które w Egipcie nazywano hieroglifami. Później piktogramy uproszczono i zamiast obrazków pojawiły się znaki w postaci różnego układu kresek, które dokładnie ryto patykiem w glinie. Stąd pismo nazywano klinowym. Tabliczki, książki przechowywano w drewnianych skrzyniach. Zwoje papirusowe to książki zwijane na patykach. Papirus tylko przypominał papier. Był bardzo delikatny i można było pisać z jednej strony. Zwoje przechowywano w tubach. A tu widzimy pierwsze książki napisane ręcznie na pergaminie lub papierze i oprawione w okładki. Kto pisał ręcznie książki? Sztukę pisania znali mnisi i zakonnicy potrafili też zdobić i ilustrować strony książki, czy wykonać jej oprawę ze skóry. Jak długo trwało napisanie takiej książki? Taka książka powstawała czasem przez wiele lat. Były bezcenne, dlatego przykuwano je do specjalnej podstawy. Wielkim wydarzeniem dla upowszechnienia książek było wynalezienie druku. Wykorzystanie czcionki, czyli niewielkiego klocka z jedną literą, pozwalało na składanie coraz to nowych wyrazów, zdań, całych stron i wielokrotne ich powielanie. Pierwsze czcionki wymyślili Chińczycy. Były zrobione z gliny. Wiem jak to się drukowało. Moja młodsza siostra Ania ma taką drukarenkę. Stempelki macza się w tuszu i odbija na kartce papieru. Masz rację, ale w ten sposób nie powstałoby zbyt wiele książek. Druk wprowadził Jan Gutenberg około 600 lat temu. Zastosował on metalowe czcionki i prasę drukarską. Drukarnia, w której powstawały książki, wyglądała tak jak ta na obrazku. Osobę składającą strony nazywano zecerem. Może i ja mógłbym być zecerem, gdybym tylko miał odpowiedni sprzęt. Mogę ci przynieść drukarenkę ani Hmm, kto wie, może spróbuję. Tymczasem, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat pierwszej drukowanej książki, kliknij na obrazek. Pierwszą drukowaną książką była Biblia. Jej strony wyglądały tak jak ta na obrazku. Tekst był drukowany, ale obrazki i zdobienia były wykonane ręcznie. A jak teraz powstają książki? Tworzy się je podobnie, ale zadania zecera przejął komputer. Książki drukuje się w wielotysięcznych nakładach. Widziałem taką nowoczesną książkę, która wyglądała jak mały laptop. Była to książka elektroniczna, w której czyta się e-booki. Tak, to nowoczesne książki, a właściwie czytniki książek elektronicznych czyli e-booków. W jednym takim czytniku mogą się zmieścić setki, a nawet tysiące książek. Więc to w zasadzie prawie biblioteka. Ja myślę, że taka książka to książka przyszłości. Nie zajmuje miejsca, nie zużywa się na nią papieru. Jest tańsza, łatwo w obsłudze. Ma nieograniczone możliwości zapisywania tekstów. Masz rację, ale książka elektroniczna ma też wady. Kupno urządzenia do czytania jest dość drogie i wymaga umiejętności korzystania z tego typu sprzętu oraz stałego źródła zasilania. Szybciej męczy się też wzrok przy czytaniu.